Trening, który po roku stagnacji spowodowany internetowymi planami treningowymi pozwolił mi eksplodować z masą mięśniową. Ułożyłem go sam, metodą prób i błędów. Jednak zanim go wam pokażę, zacznijmy od początku. Od śniadania. Kurwa, spójrzcie się na trening. Zapomniałem o śniadaniu. Jak wiemy, śniadanie to oczywiście najważniejszy posiłek dnia, który ma nas napędzić na cały nasz najbliższy trening. Dlatego ja uszykowałem się całą gamę produktów, z których wybiorę najlepsze danie przedtreningowe. Także zobaczcie, mam tutaj banany, szynkę, ser, jajka, chleb, skyry, mleko, kwiatek, nawet goździk fioletowy. Teraz co z tego najlepiej wybrać? Otóż... woda. Ty chciałeś, kurwa, przed treningiem jeść, musisz zasłużyć na jedzenie. Musisz przede wszystkim na nie zasłużyć. Nie możesz jeść, dopóki nie zrobisz treningu. Szklanka wody, ewentualnie. Dzisiaj mam dobre serce, mamy niedzielę, dzień święty, więc mam dobre serce. Możemy przygotować przed treningów. Jak taką przed treningówkę przygotować? Chodźcie za. Do przygotowania oczywiście wspaniałej przytreningówki będzie nam potrzebna kreatyna, będzie nam potrzebna kofeina, cytrulina, do tego oczywiście 3 kilo mąki, 2 kilo cukru, miareczkę, jedną miareczkę cytru. Zobaczcie to. Pozdrawiam wszystkich pracujących na kopalniach oczywiście w tym momencie. Już wiem, jaka to jest ciężka robota. Dzięki oczywiście cytrulince. Miareczka cytruliny, kamienia, taki ze świeżego złoża zebrane ta cytrulina. I miarka kreaty. Mąkę możecie oczywiście sobie potem spokojnie... Teraz, sekretny składnik, o którym masa osób zapomina. Kokaina. Nie no, tak naprawdę jest to sól, sól zwykła. To jest kurwa schabowy, żeby macie słone. To ma wam tylko odrobinkę tę wodę, te wszystkie składniki uspokoić. Także tyle metamfetamin. Soli. Wasze zdrowie. Ale trzepnęło. Gdzie ja jestem? Co ja miałem zrobić? No tak, ja miałem zrobić trening. Ta, stary, no. No jestem w drodze. Wywal mi te wszystkie szmaty z siłowni, proszę. Co mi to obchodzisz, że kamery kupili, stary? Ktoś przysapie o tę kamerę i będę miał przypał. Część z was może się zastanawiać, dlaczego nie nagram samego treningu, prawda? Jak taki mówię, że tutaj trening, a jednak robię to w formie vloga. Osoba, która trenuje na siłowni, to nie jest tylko wzmacnianie swojego ciała. Chodzi o wzmacnianie głowy. Chcę właśnie tym was zarazić, żeby to życie łapać garściami, żebyście podłapali mój mental. Dzięki niemu będziecie na pewno bardziej zdecydowani, będziecie mieli lęki społeczne. Z tego znaka, kurwa, zrobił sobie sztangę. Tu się podciągam, hopie. Chcę zrobić sobie miejsce na trening. Tramwajo stopem, mordo, jadę. Dzięki za podwózkę, Mariusz. Dzięki. Dominika i Robert. Zawsze witają mnie tak samo uśmiechnięci, a ja im ten uśmiech odwzajem. Rozpocząłem mój trening. Rzecz jasna, rozgrzeweczka. Docelowo 5 minut biegu. Takim tempem, jakbyś po bułki rano biegł, zanim ci Henia spod trójki wszystkie bułeczki świeże zabierze. Dzięciutko trzeba dokrwić te mięśnie, uelastycznić. Jak biega mi podskakuje, to mi prawy sód co chwilę się odsłania. Trening góry, czyli plecy, klata, barki, łapy. Brzuch robię w ninuk. Rozpoczynam od pleców, ponieważ pozwalają one potem na lepszą stabilizację podczas wyciskania na klatę. I rozpoczynamy podciąganie. 4 serie, 7-8 powtórzeń, 1,5 minuty przerwy. Trening góry ciała robię 2 razy w tygodniu. Ilość serii na przestrzeni tygodnia staram się, to było minimum 16. Jakby, żeby każda partia miała co najmniej 16 serii w ciągu tygodnia. Dlatego, jeżeli trenuję 2 razy, to dzisiaj na każdą partię łącznie robię 8 serii co najmniej. Czyli robię teraz 4 serii podciągania, a potem 4 serie wiosłowania handlu.
technika, szczególnie przy wysuwaniu lewą ręką. Zostawia trochę do życzenia, ale to też jest w ogóle moje ćwiczenie takie stricte siłowe, nie pod wytrzymałość, full ciężar. Można jej wybaczyć trochę, nie? Tutaj w tym ćwiczeniu 4 serie, ale zakres powtórzeń 5-8. A, czas przerwy tak samo 1,5 minuty. Hej przystojniaku, często tu bywasz? Dobra, krótka piłka, plecy zrobione, przede mną klata, wyciskanie na płaskiej, królowa ćwiczeń. Jeżeli bawisz się wyciskanie handlami, zastanów się nad sobą, nad życiem, odpuść te siłownie najlepiej, zajmij się crossfitem. Kalisteniką może to dla ciebie będzie. Teraz 8 serii na klatę. Ja robię 5 serii, po 5 powtórzeń wyciskania na klatę na dużym ciężarze. Potem przychodzę na 3 serie, po 10-12 powtórzeń na rozpiętkach, na bramie. Najlepiej, jeżeli nie ma bramy wolnej, to na ławie. Rozgrzewkowy ciężar 60 kg. 3 powtórzenia na rozgrzewkę. Sekret powtórzeń rozgrzewkowych polega na tym, że wyciskacie je możliwie najbardziej dynamicznie w górę i opuszczacie w miarę wolno. Zwiększyłem do 6 powtórzeń, bo 5 szło za gładko, ale nie uważam, że na 92,5 powinien skakiwać. Pięć serii po 6 powtórzeń. Wziąłem kogoś do asekuracji, bo gdzieś tam była ta nutka nadziei, że przebiję te 6 powtórzeń. Niestety się nie udało, ale wiecie jak to mówią. Nadzieja matką ostatnich i nadzieja umiera jako głupia. Czy jakoś tak to szło. 3 serie, 10-12 powtórzeń. Po 15 kg na stronę. Dzisiaj będą same dziesiątki. Coś nie ta forma. Tutaj robię tylko minutkę przerwy między seriami. Lżejsze ćwiczenie niż płaska. Nie mam usprawiedliwienia na swoje postępowanie. Tylko 9 powtórzeń. Chciałem z tego miejsca przeprosić mamę, że ją zawiodłem. Całą rodzinę, wszystkich fanów. Bato! A jeszcze ładnie ćwiczy. Teraz przechodzimy do barków. OHP, overhead press, wyciskanie żołnierskie, jak zwał, tak zwał. Na rozgrzewkę sztanga 20, potem 40 i na końcu seria robocza 50 kg. Tutaj z powtórzeniami, ile mi się uda chyba. Kilo idzie tak lekko, że ja muszę ją kurde trzymać, żeby nie uderzyła w sufit. Ciężar roboczy założony, 50 kilo, lepiej 50 niż 60, nie? Jeszcze śmiech. Sześć powtórzeń, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawsze to jedno lub dwa były w zapasie. Nigdy nie trenujcie do upadku mięśniowego. Zawsze zostawiajcie jedno, dwa powtórzenia w zapasie. Wpływa to lepiej na to, że się nie przetrenujecie za szybko i nie będziecie musieli robić sobie deloadów. Robię ręce, zrobię super serię, czyli leci od razu biceps, od razu triceps, od razu barki i dopiero przerwa. Ale potężniak, mówiłeś, że robisz minimum 8 serii na daną partię, a mówisz, że na ręce robisz 4. Już tłumaczę. To jest coś, o czym mówię w moich shortcach, w których całą moją wiedzę zgromadzoną przez lata treningów wam daję. Dużo ćwiczeń wielostawowych angażuje ręce i na tym opieram rozbudowę rąk. Teraz te ćwiczenia zadawane są tylko jako uzupełnienie. Trening skończony po godzinie, że uważam, że godzina to jest spokojnie za świat, żeby przebić całą górę. Zwiększałem czasami też czas odpoczynku między seriami, ale nie przekraczałem jakby dodatkowej minuty, czyli miałem 1,5 minuty, to nie miałem 3, tylko 2,5. I ostatniej serii na łapy czwartej nie zrobiłem, zrobiłem 3, jestem spompowany. Może jakąś napinkę w szatni, jeśli mi się uda zrobić. Cześć Konrad, czy jak ci tam zwali? Nika? Dwa razy czerwone światło. A dzisiaj niedziela.
Tramwaj zaraz tu nie przyjedzie, chłopie. Ja tu zdążę strzała zrobić. Ognisko rozpalę, jelenia upoluję. Masa rzeczy do zrobienia, zanim tutaj tramwaj przyjedzie. Pustki dzisiaj. Wszyscy pewnie na kacu, na chacie leżą. A ja proszę, po treningu. Mam nadzieję, że wy też dzisiaj jakoś aktywny dzień spędziliście. Równie ważną częścią co trening jest posiłek potreningowy, który powinien zostać zjedzony w przeciągu 2 godzin po treningu. Jest to tak zwane okno anaboliczne. I dzisiaj wam pokażę, co ja jem bezpośrednio po treningu. To było najzabawniejsze sobie w tym wszystkim, stary, bo on idzie za mną, a ja mu wtedy mówię, teraz to dopiero będziesz miał. Rozumiesz? On też jest kotem jak ty. O hej, już tu jesteście. Jesteśmy po treningu. Co jest, tak jak mówiłem, najważniejsza rzecz? Czyli posiłek potreningowy. Ja osobiście kocham łączyć klasykę z nowoczesnością. Dlatego dzisiaj zjemy szejka białkowego z tostem zerowym. Zobaczcie, jak to się robi. Przepis może wydawać się z początku tylko skomplikowany, jednak ja was w to wszystko wprowadzę. Czysta kokaina. Do przygotowania naszego szejka potrzebujemy mleka. Mam 2%. Lubię być trzeźwy po prostu i to się dla mnie liczy, dlatego tylko 2%. Jeden banan, jest to około 120 gramów banana. Jeżeli macie mniej lub więcej, macie problem, bo to jest przepis na 120, zmieńcie banany. Truskawki. To jest fajne, że truskawki można odmierzyć. Nie musicie dawać całej paczki. Ja używam na jednego szejka 100 gram. 94 gramy. I już się makro nie zgadza. Wrzucam to. 220 gramów. Mleka. Dwie miarki białka. To jest 45 gramów. Banan. I to dziadostwo możecie już pić. Smacznie żartowało. Patrzcie, ja mam taki blender. Jak nie macie takiego blendera, co w takiej sytuacji możecie zrobić? Zrezygnować z siłowni i dbania o własną sylwetkę chyba najlepiej. Próbujmy naszego eksperymentu kulinarnego. Aż mi piankę lekko na wardze zostawił. Naprawdę jestem zachwycony. Tost z serem, bez szynki. Białka tutaj mamy dość, nie martwcie się tym. Sprawa jest bardzo prosta, potrzebujecie 2 kromek. Nie będę im tłumaczył, przecież jak zrobić tost. Czy ja nie mam przyszłości chyba, wiesz? Trzeba było iść na studia. Nikt nie opowiadał w ogóle, jak zrobić tosta z serem dawno. Tosta z serem powiedział, powiem jak zrobić. Szejka kuźwa, banan mleko. Nic nie warto to jest. O hejka, jak widzicie właśnie spożywam moje śniadanie, o którym opowiadałem. Mam tutaj pysznego tosta z serem. Wspaniały, trzeba w chrupie. Trzeba przepić, bo się lepiej najesz. Piankę mam. Mój wspaniały posiłek potreningowy, 600 kalorii, 50 gramów białka. Dziękuję wam za obecność. Pamiętajcie subskrybować. Wierzę w głębi serca, że drugiego, tak oczywiście autentycznego kanału vlogowego na internecie nie znajdziecie, na YouTubie, nigdzie. Dziękuję, pozdrawiam, buziaki, pa!